Cześć, na jednym z forów na Facebooku znalazł się bardzo fajny przepis dotyczący herbatki survivalowej, którą można przygotować w terenie. Zaprezentowała go Kasia Mikulska, która jest współautorem książki Kuchnia survivalowa bez ekwipunku. Dotyczy on szczególnie tej pory roku w zakresie pozyskiwania potrzebnych materiałów. Możemy oczywiście taką herbatę przygotować w terenie. Ma ona właściwości napotne, oczyszczające, jak również wspomaga działanie naszych zatok. Przejdźmy do rzeczy. W celu przygotowania herbaty w pierwszej kolejności potrzebujemy 2-3-letnie gałązki brzozy. Tniemy je na drobne kawałeczki i przygotowujemy ich tak mniej więcej na wysokość 1/3 wysokości kubka. Oczywiście do tego potrzebujemy wodę, żeby to wszystko podgrzać. Ten napar, który za chwilę Wam pokażę, jak przygotować, po wrzuceniu do tej zimnej wody powinien gotować się około 30 minut. Potem czekamy, jak on wystygnie. Zgodnie ze słowami autorki tego przepisu, warto dodać sobie łyżkę albo dwie do smaku miodu, żeby jeszcze bardziej wspomóc te właściwości lecznicze naszej herbaty. Ja już sobie wstępnie przygotowałem, żeby nie tracić czasu, pokrojone na mniejsze kawałki gałązki brzozy. Mamy kuchenkę, mamy wodę. Bierzemy się do dzieła. Mam mniej więcej 1/3 wysokości. Teraz uwaga, zadziała magia kina, magia telewizji, hokus pokus, mija 30 minut. No, pół godziny później nasz wywar się przygotował do wypicia. Odstawiamy kubeczek na 10 minut. W pełni ekologiczne rękawiczki w postaci listków. Dzisiejszy sposób przygotowania herbaty jest pewnego rodzaju pokazem. Powiedziałbym, że wręcz preludium. Brzmi to bardzo pompatycznie, ale wydaje mi się, że czas, który poświęcimy w tym momencie, aby nasza herbata ostygła, jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, powiem to wprost. Jestem ogromnym zwolennikiem ziołolecznictwa, oczywiście nie takim skrajnym, bo również uważam, że medycyna konwencjonalna wnosi bardzo duży wkład i nie w każdej sytuacji jesteśmy w stanie zastąpić antybiotyki chociażby jakimiś tam naturalnymi środkami, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy sobie na to wszystko, co nas otacza, na te aspekty ziołolecznictwa, które były stosowane przez naszych przodków od naprawdę stuleci, może się okazać, że profilaktyczne zażywanie różnego rodzaju ziół, różnego rodzaju naparów sprawia, że będziemy zdrowsi i tutaj jest mój ogromny ukłon względem osób, tutaj między innymi też względem autorki, jak również pozostałych osób, które nie tylko się interesują ziołolecznictwem, ale również to stosują, bo pewnego rodzaju receptury i przepisy przechodziły z dziadka na wnuczka i tak dalej, z babci na córkę, bla, bla, bla. Nie o to w tym momencie chodzi. Chodzi o to, że one po prostu zostały zapomniane. Ta wiedza bardzo mocno ucieka, a nie zapominajmy o tym, że natura nam daje praktycznie wszystko. Jest to pewnego rodzaju element nieodzowny, związany z naszym życiem i wydaje mi się, że bez tego nie da się żyć, a z drugiej strony bardzo mocno o tym zapominamy. Przede wszystkim o tej profilaktyce. Nasz napar już przestygł. Można powiedzieć, że jest gotowy do picia. Ale jedna z rzeczy, którą zrobię, zanim dodam tego pysznego miodku, zgodnie z zaleceniami Kasi, będzie związana z tym, że usunę część tych badyli, które w znacznym stopniu będą mi przeszkadzać w prawidłowym spożyciu. Jak ona smakuje? Musicie sami spróbować, żeby to ocenić. Kwestia subiektywna. Jak ona pachnie? Bardzo specyficznie. Czy jest ona zdrowa? Z całą pewnością. I robiąc z siebie troszkę świra. Najważniejsze jest to, że w ekstremalnej jakiejś sytuacji, nie wiem, zagłady, cywilizacji, albo po prostu takiego momentu, gdzie w znacznie długim czasie nie będzie dostępu do różnego rodzaju medykamentów,
warto się pochylić nad tą herbatą, nad herbaktami robionymi, które możecie sami przygotować w terenie w bardzo prosty sposób. Z jodły, ze świerku. No wydaje mi się, że są to tak bardzo podstawowe rzeczy, proste przede wszystkim w wykonaniu, sprawdzone, bo skoro coś działało przez tysiąclecia, to czemu miałoby nie działać teraz? To, że grzechem byłoby nie tylko to pominąć szerokim łukiem, ale również nie spróbować. Smacznego i do zobaczenia. Bardzo dobra.